Witam wszystkich w moim kolejnym filmie. W tym filmie chciałbym poruszyć zarzuty, które się pojawiają odnośnie tego, że początkowo mówiłem, że rodzaj makroskładników nie ma większego znaczenia, liczy się tylko ich ostateczna ilość, tak? Czyli podejście takie jak reprezentuje warszawski koks. Więc dochodzą do mnie zarzuty w prywatnych wiadomościach typu, że skoro można jeść co się chce, to dlaczego ja jem tylko zdrowe jedzenie i dlaczego jem praktycznie kurczaki, wołowinę, brązowy ryż, ryż basmati, słodkie ziemniaki i tego typu rzeczy, płatki orkiszowe, inne jakieś kasze, tak, a nie jem żadnych batonów, słodyczy i innych tego typu pierdół. Odpowiedź jest, słuchajcie, bardzo prosta. Po pierwsze, ja osobiście nigdy nie powiedziałem, że niezdrowe żarcie jest lepsze niż żarcie zdrowe. To jest pierwsza sprawa. Ja tylko powiedziałem, że jedzenie, że ważniejszy jest bilans kaloryczny na koniec dnia i wasze makroskładniki niż to, z jakich one są źródeł. Ale nie zmienia to faktu, że na pewno wasz organizm lepiej będzie absorbował i lepiej będzie się czuł w sytuacji, w której będzie to pożywienie pochodziło ze zdrowych składników, tak? I przynajmniej ja mam tak w moim wypadku, że jeżeli, dajmy na to, zjem biały chleb, bądź też jakieś tam paluszki, czy inne rzeczy, czy jakieś ciastka, to niby makro jest to samo, ale ja się gorzej czuję, tak? Lepiej się czuję, jak zjem coś wartościowego. Poza tym można wtedy zjeść dużo więcej, te posiłki są większe. Ja osobiście lubię dużo jeść, tak więc to też mi pomaga. A ponadto wszystko zależy też od waszych makro, ponieważ w sytuacji, w której byście trzymali się takich zasad jak ja, tak, czyli moje obecne makroskładniki to jest 60% około wszystkich kalorii pochodzi z węgli, około 35% z białka i tak naprawdę około 15% tylko z tłuszczu, co powoduje, że na dzień dzisiejszy ja spożywam tylko 30 gram tłuszczu dziennie, co jest naprawdę małą ilością. Więc jeżeli ja bym chciał spożywać jakieś niezdrowe pokarmy, no to by powodowało, że bardzo ciężko byłoby mi się wbić w makro, ponieważ ja obecnie, spożywając tak naprawdę produkty w sumie beztłuszczowe, oprócz oczywiście na kolację dodania tamtych jajek, tego tłuszczu z żółtek, to oprócz tego ja praktycznie nie spożywam żadnego tłuszczu, tak? Czasami tam właśnie, jeżeli nie spożywam tych żółtek, tylko jest na przykład kurczak, no to dodaję wtedy tam trochę tego oleju kokosowego czy jakichś orzechów. Ale reasumując ogólnie, mój cały tłuszcz pochodzi właśnie z jedzenia, z tego, co i tak macie w pożywieniu. Czyli na przykład w 100 gramach kaszy macie tam 2-3 gramy tłuszczu. W 100 gramach płatków orkiszowych macie 2-3 gramy tłuszczu. W 100 gramach płatków owsianych macie 7 gram tłuszczu. Tak więc z takich źródeł pochodzi mój tłuszcz. Nawet w piersi z kurczaka macie około w 100 gramach, około grama, 1,5 grama tłuszczu, nawet po przyrządzeniu. Tak więc reasumując, jak ja mam cały dzień, no to tak to właśnie wygląda, że wtedy właśnie mogę się wstrzelić w to makro. I dlaczego ja jestem zwolennikiem zdrowego jedzenia? Jestem zwolennikiem zdrowego jedzenia, bo właśnie po pierwsze lepiej się człowiek czuje, a po drugie łatwiej wam kontrolować makroskładniki. A to, że powiedziałem, że nie ma to żadnego znaczenia, skąd wy będziecie mieli te źródła białka, węglowodanów i tłuszczy, no to nie możecie tego brać tak dosłownie, bo chodziło mi o to, że jeżeli jesteście osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sportem i z tym stylem życia i jesteście przyzwyczajeni do takiego jedzenia i lubicie takie jedzenie, to będzie wam bardzo ciężko wytrzymać psychicznie, nie dostarczając tego pożywienia, przynajmniej na początku. Więc wtedy bardzo dobrą metodą jest właśnie nie przejmowanie się, tylko dbanie w początkowej fazie o samo makro. Ale sami zauważycie z czasem, że dojdziecie do etapu, w którym będziecie coraz więcej potrzebowali zdrowego jedzenia z racji tego, że spożywając produkty przetworzone i różnego rodzaju niezdrowe, jak to było wcześniej powiedziane w klamerce, jedzenia, różnego rodzaju tego typu, no to sami zauważycie, że nie możecie się wstrzelić w makro, bo będziecie spożywać za dużo cukru, będziecie spożywać za mało białek i jest to tak naprawdę niemożliwe. Tak więc tak samo z warszawski koks, chłopaki ciągle to powtarzają, że
to, że oni mówią, że jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, nie oznacza, że oni jedzą cały czas syf. Im chodzi o to, że właśnie możecie, że nie musicie się spinać, jeżeli wstrzelicie się w makro. I to jest cała filozofia tej ideologii, tak? Jeżeli jesteście hardgainerami i możecie spożywać dużo tłuszczu i spożywacie dużo tłuszczu, no to wtedy, jak zjecie nawet pizzę dziennie, to jeżeli wam się to wszystko będzie zgadzało, to okej. Okay. To możecie sobie tak jeść, ale w sytuacji, kiedy tak jak ja na przykład jecie 30 gram tłuszczu na dzień, to ja zjadając pizzę już mam zajebany cały dzień, bo praktycznie, co ja mogę zjeść już? Praktycznie nic, bo tłuszcz będzie już wykorzystany, wtedy będę musiał ciąć z węgli, no bo z białka raczej się nie powinno ciąć, tak? Jeżeli macie około tych 2 gram na kilogram masy ciała. Tak więc tak to wygląda, słuchajcie. Na tym to wszystko polega. I to jest moja odpowiedź na te zarzuty, tak? Ja nadal uważam, że możecie jeść co chcecie, aczkolwiek ja wychodzę z założenia również, że zdrowe jedzenie na pewno jest lepsze dla waszego organizmu i nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Jeżeli ja mam ochotę na cheat meala jakiegoś, to sobie tego cheat meala mogę zrobić raz w tygodniu, czy tam raz na 2 tygodnie, aczkolwiek nie robię ich, bo nie mam na nie ochoty, ale jeżeli już, no to wtedy mogę go sobie zrobić i wliczam to wtedy w to makro. No i wtedy na przykład nie spożywam tych żółtek, tak? Staram się wtedy nie jeść pokarmów takich właśnie jak pizza czy inne tego typu fast foody, tylko raczej skupiałbym się na fast foodach typu jakiś kebab z bardzo wysmażonym mięsem, też bez sera, bez żadnych sosów. No to słuchajcie, no każdy ma wybór. Ja traktuję to może nie to, że jakoś poważnie, profesjonalnie, ale jest to bardzo ważna część mojego życia. Bardzo lubię taki tryb życia i tyle, tak? Każdy niech robi tak, jak mu wygodniej. Też zauważycie, że niektóre pokarmy na was działają, inne na was nie działają. O co mi tu chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład ja, spożywając dużą ilość twarogu, po prostu momentalnie mnie zalewa, tak? Jeżeli przez tydzień bym jadł duże ilości twarogu jako głównego źródła białka, momentalnie będę podlewany tłuszczem, znaczy tłuszczem, wodą podskórną, a gdy zastąpię to na przykład kurczakiem czy innym źródłem jakiegoś mięsa, wówczas nagle ta woda po tygodniu, półtora znowu znika. Tak więc no z czasem zobaczycie, co na was działa, co na was nie działa. Tak to wygląda, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to wyjaśnienie. Mam nadzieję, że to będzie już w końcu ostatnie wyjaśnienie dla osób, które cały czas ślą takie zarzuty, jak, zarówno do mnie, jak i do warszawskiego koksa i do innych osób, które wyznają taką ideologię. I słuchajcie, no to by było na tyle jak na ten film. I co, no komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie, róbcie co chcecie i do zobaczenia, pozdrawiam, hej.